Dzień dobry, serdecznie witam. Otrzymałem dzisiaj rachunek z PGE Obrót, ale jednocześnie otrzymałem takie zestawienie pokazujące, ile energii pochodzi z różnych źródeł. I proszę zobaczyć, w tym momencie energia słoneczna. Niecały 1%. Niecały 1% energia słoneczna. A jak wielkie zamieszanie w naszej gospodarce, jeżeli musimy płacić w tym momencie jakieś ogromne pieniądze, żeby ustabilizować sieć energetyczną, która podobno nie jest stabilna, gdyż jeden, niecały 1% energii pochodzi od słońca. Ja wychowałem się w komunie, słyszałem różne rzeczy w propagandzie. Ale naprawdę nawet jeżeli Urban nie traktował ludzi w ten sposób jak idiotów, że coś tak małego tak bardzo wpływa na niestabilność energetyczną kraju. Tutaj mamy aż 90% energii z stabilnych źródeł energetycznych: węgiel brunatny, kamienny, gaz ziemny, aż 90%. Druga ciekawostka, no to mamy tutaj emisję CO2 746 y, kg jest produkowanego CO2, żeby powstało, powstał 1 MW godzina energii elektrycznej. Tutaj ponad tona produkowana jest CO2 z węgla brunatnego, żeby powstała 1 MW godzina energii elektrycznej. Co z tego wynika? To, że my płacimy. W tym momencie około 50 euro za emisję jednej tony CO2. Jeżeli płacimy 50 euro za jedną tonę, to mamy 748 kg emisji CO2 razy 50 euro, żeby była jedna megawattogodzina. To nam wychodzi 17 groszy ekstra opłaty w każdej, w każdej kilowattogodzinie za emisję CO2. Tyle płacimy więcej za prąd. Przez to, że produku produkujemy go w ilości aż 90%, tak, to jest 90% z tych źródeł. Ale z powodu, że produkujemy jeden, niecały 1% energii z energii słonecznej, no to mamy wielki, wielki problem, co z tym zrobić. A ten wielki problem na mojej fakturze wygląda w ten sposób, że po pierwsze płacę Mam opłatę na oze. Czyli w tym momencie ja płacę za to, żeby oze w Polsce mogło się rozwijać. To złe oze, które tak negatywnie wpływa na energetykę w Polsce. Następnie wprowadzono mi opłatę mocową. To opłata wynosi 12,87 zł miesięcznie. No to jest nawet 150 zł rocznie. Opłata mocowa jest za to, że ten 0,8% energii ze słońca w bardzo mocny sposób powoduje niestabilność sieci energetycznej. Jednocześnie czytamy, że PGE wybuduje w Polsce największą farmę fotowoltaiczną, która no oczywiście też będzie negatywnie wpływała na niestabilność systemu energetycznego w Polsce. Ale oczywiście oni to wybudują, ponieważ ja płacę opłatę OZE, czyli opłatę na budowę tych farm. Te farmy powstaną, w związku z tym będzie trzeba zwiększyć opłatę mocową, która ma łagodzić skutki budowy tych farm. Dom wariatów, paragraf 22. Naprawdę, to, co się dzieje w Polsce, to już no, przechodzi ludzkie pojęcie serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na najbliższy film gdzie podsumuję sobie moją najnowszą fakturę za energię elektryczną i pokażę państwu dlaczego zapłaciłem będę zapłacę aż 443 zł mimo że mam dość potężną ilość fotowoltaiki do usłyszenia